Cwany. Co, że cwany? Niemiec też był cwany, a przecież tego Szwaba ustrzelili, tak? Jak chcieli, tak go ustrzelili. I sami nam się zamienić było może. A po co się zamieniać? Z Niemcem tak samo było. Pierwszy nasz stał, patrzył, czy Szwab faszysta z bramy nie wyjeżdża, tą książkę wziął i zamknął. No to przecież zamknąłem. Cicho bądź, Bimber, nie przeszkadza. No. Jak on zamknął, to Zyzol kapelusza, czapkę zdjął. I włosy. Dla niepoznaki przygładził. Cicho, Zyzol, nie przeszkadza. Czyli dobrze dotąd, tak? No. Dalej co, Macuga? Co? No, jak to co? Jak ja widzę, że Zyzol włosy przygładził, to ja lufkę wyciągam i skręta zapalam. No i wtedy ja. Jak widzę, że Macuga kurzy, to pociągam z całej siły. Może się nie zaciął porządnie. Ty, Don Lopa, zacinania nie będziesz rzucił. Boś ty, Macuga, kaszlał. Zanim się zakaszlał, to już zaciąłem. Mądra ryba. Mądra. Na taki chytry sposób i też się nie dać. Mądra ryba. A ten Niemiec? To w samochodzie był przecież. To tak elegancko pod niego sukienkota zajechały. Siu, ta. On tylko faj i leży. Prawda, powiedział tylko... Nie, nic nie powiedział. Nie powiedział, ale wyglądało jakby chciał. Tyle, że nie zdążył nic powiedzieć. Tak to jest na świecie. Każdy chce coś powiedzieć. Tylko... nikt nie zdąży, prawda? Każdy chce coś powiedzieć, tylko prawie nikt nie zdąży. Jak będą ten film kiedy pokazywać, to trzeba będzie jeszcze się dokładnie raz przyjrzeć, czyśmy czegoś nie przeoczyli. Bo to czasem tylko tak mignie, wiu. A coś ważnego było i nie zauważy. Najlepiej to, żeby w zwolnieniu pokazały. Tak na przykład w piłce pokazuje. Ba. Tyle, że na wolno to tak wszystko dokładnie widać, ale jakoś aż inaczej jest niż było. Bo jak tak czasem jeszcze raz pokażą, na wolnego właśnie, to tak się wydaje, jakby on nie strzelił, bo ona jakoś tak po maluśku leci, że wygląda, że on zdąży. A on wtedy też tak po maluśku się spieszy, że też nie zdąży. Te 6 kartofli to tak pięknie ugotowałem. A ten tylko wziął wszystkie 6, obdziabał. Tyle go masz. Źle go łowimy, ja myślę. On jest za mądry na takie głupie numery. Niemca mógł tak zabić, że tu książkę zamknął, tu włosy przyczesał, drogę nagle zajechał i dłubudu. Ale ryby tak nie skołuje. Macuga ma rację. Nawet zająca, chociaż zając to głupi jest, ale już trzeba inaczej. Zająca bez fuzji nie upolujesz, żeby nie wiem... Co? Nie upoluję, ale zająca to tylko z tyłu zajść, to i w koszulę złapać można. Od tyłu to dziewuchę możesz zajść i ją za koszulę złapać. Śmiej się, śmieje jeden z drugim. A ja wam mówię, dunlopy najlepsze są. Cichutkie takie, że nic nie słyszy. Ojciec miał takie przy wozie, to były i były. I potem jeszcze jak wózkorniki zżarły, to się z opon takie płaty kroiło, buty zelowało. Więc... cichutko takim wozem jedziesz, osie nasmarowane, a ty z góry patrzysz, to ci się zając za wykrotem nie schowa. A widzisz, że jest, to hyc na niego! No, a tego karpia, to też go złowimy, że będzie on nasz ten karp. Ja to zjem ten kawałek od ogona. Bardzo lubię. Taki karp? To ma wszystko takie stare już, że nie do jedzenia wcale. Nie, tam usmażyć dobrze to zje. A po co smażyć w ogóle? Na surowo to niedobry chyba.
Chodzi, żeby go złapać. Wyciągnąć, w ryj popatrzeć i powiedzieć: widzisz, głupi? Taki byłeś mądry, ale cię mamy. I z powrotem puścić, niech pływa. A ja mu się tak tylko głupio zrobił. To to już jego sprawa. Głupio to na razie nam. Dziewiąte lato. Ile to już nam kartofli zeżarł? Ze 2 metry będzie, nie? Jakby tak zasadził, ile by to już było? Jakby zebrał. Gdyby chleba napiekł. Co ty, macuga? Z kartofli? A co mówimy, że co? O czym? Że karp nam żre kartofle 9. rok. Tak? A gdzie? Któren? Jak któren? Ten w jeziorku, co go łowimy stale. To on jest karp? No a co? To może wcale nie być karp. On mi szybciej na suma wygląda. Suma? Sum kartofla nie ruszy. Jak dobrze ugotowany, to ruszy. Ugotowany był pierwszorzędnie. To ruszy, musi ruszyć. A czemu niby nie? Pamiętam, za Niemca, wtedy jak ten Brzeziniak jeszcze co po prawo... Po lewo chyba. Dla ciebie po lewo, a dla mnie po prawo, dla Dunlopa po prawo, a znowu dla Zyzola. Dla mnie bez różnicy, bo ani po prawo, ani po lewo żadnego Brzeziniaka nie ma. Teraz nie ma, ale był. I to jaki był? Przecież z palcarzem całego lasu nie wyssał chyba. Nikt nie mówi przecież. No, więc zatem był Brzeziniak. O, ten sam cośmy go z ojcem, wieczne odpoczywanie, na przekroczenie normy wycięli w czynie. Prawda, był. Ładny kawałek lasu był. Być. Może i był, ale teraz nie ma. Masz go, barana. Nie ma i nie ma. Toć widzę, że nie ma. Był, więc mówię, że był. Ale za przeproszeniem, macuga, o czym mówisz, bo ja w końcu nie wiem. A słuchaj, to się dowiesz. Tak więc... To o czym ja mówię w końcu? Że Brzeziniak był, co go nie ma. A, więc... za Niemca, wtedy, jak tego Brzeziniaka jeszcze nie było, co go już teraz nie ma, to był wtedy taki głód, że... A jak przyszła zima, to i chłód był. A coś myślał, tak było? Czytałem, że teraz gdzieś na A albo na W. Na W, to też jeść nie ma co, zimno mają. Bo to tak chodzi. To tu, to tam. Jak deszcz, tak się przenosi. Jak na ten przykład, zawsze gdzieś musi padać. To taki z głodem jest. Tak jest. Zawsze gdzieś jest. Z tym, że najlepiej jak nad morzem pada. Bo wtedy wodzie nie szkodzi, że zmoknie, no bo... Przecież woda nie moknie, a wszędzie indziej wtedy sucho jest. No, a w wodzie wody wtedy przybywa i rybom też jest dobrze, bo przecież ryba we wodzie to się czuje jak ptak w zasadzie. O, właśnie, przecież o rybach mówię do was. I to wam mówię, że głód był wtedy taki, że nic nie było, tylko kartofle same. Gdzie? Wszędzie. Nie może być, nic nie było? Nic nie było. Jak mnie tu widzisz, tak ci mówię, nic nie było. Tak było, nic nie było. Było, nie było, ale przeszło i nie ma teraz. No ale zanim przeszło, tak właśnie było. Same kartofle tylko. I wtedy ryby tak się przyuczyły, że na kartofle brały. 4 roczki miałem, ale pamiętam, jakbym miał 8. O, konie takie, o, jak moja ręka. A to wam powiem, że choć maluśki smyk byłem, ale rękę, pamiętam, zawsze miałem taką samą jak dziś. A może nawet ciut większą.
takie okonie jak moja ręka i na kartofla. Brałej. A czemu? A temu, że głodne były. Pomidorów nawet nie było? Jak mogło nie być? Były pomidory. Ale pomidora i najgłodniejsza ryba nie weźmie, bo pomidor kwaśny jest. A kartofla brały. Robaka nie ruszyły, bo nie wiedziały, co to. Razu jednego, jak mój stryjo Stanisław robaka na haczyk nałożył, to okoń tak zgłupiał, że z wody wyszedł i do lasu poszedł. I nie wrócił? Czort go wie. W lesie jak to w lesie, mógł choćby i zabłądzić. Szczególnie, że ryba to orientację mógł stracić i zdechnąć gdzie nawet, jak go noc złapała. Mogło tak być. Tak było. A coś myślą. Każdy jeden chciał przetrwać, jakie by stworzenie nie było. Ryba też chciała, to i kartofle żarła. Dajcie żyć. Płoć czy leszcz to jeszcze, ale okoń żeby... Każda, okoń, potem... No jakie tam są? Wrzana, węgorz, szczupak, miętrz... Wrzana, węgorz, wszystkie. Wszystkie kartofle żarły jak te świnie. Jak ryb nałapał, zupę ugotował, to jak kartoflanka smakowała. Nie odróżnić. Ale ość miała. Tu, ość miała. Jak kartoflanka smakowała, tyle, że z ościami. Ale kości wypluł, to zjadł. O, jeszcze ja. Dajcie żyć. Wrzątku nastawię, może to sikawki napijemy. A jak znowu smażoną rybę, to jak placek kartoflany była. Ale z ościami też. No musowo, i ości miał, i z ogonem był, ale smak jak placek. To wygoda była, bo nie potrzebował hen na pole kartofli iść ukopać. Pewnie, co myśli? Kto by tam na pole łaził? Z siatką na jezioro szedł i kartofli miał tyle. Tak było, jak głód był. Wtedy, jak tego brzeźniaka jeszcze nie było, co go teraz już nie ma. Tak było. Daj no, Macuka, tej sikierki naszej na chwilę. To by ogień większy zrobił. Zakopana porządnie, w tłusty papier owinięta, niech leży. Jakby ważna potrzeba, to się odkopie. A tak to niech leży. Po co drugie mają wiedzieć, że własną siekierkę mamy? Skąd mają wiedzieć? Nikt nie widzi przecież. Ty nikogo nie widzisz. Ale czy ciebie nikt nie widzi? Tego nigdy nie wiesz. To też zawsze rób tak, jakby kto patrzył. No. To wygląda, jakby i czas już był, nie? No i jak jeszcze? Powiadali, że siekiery nowe dostali. Ci, co za bagnem i na Dębowym Rogu. Smolarze gadali. Te gadanie. Oni, smolarze, jak za torfem chodzą, to łochy nie żrą. I potem plotą wszystko, co im do tych skołatanych łbów wleci. Jakby tak nowe dostał, to by było. Stare niech dadzą, a na czas. A nie tak. Czeka i czeka, potem rozda i zaraz oddawać każe. Idź no, który pod krzywą sosnę zobaczyć, co z nim. Kichę może złapał. Brze. Daj no, Macuga, kawki. Dla wszystkich sypać? Bimber, będziesz pił? Nie piję, przecież wiesz. Ale kawkę. A co, sam prażył? Powąchaj. No, pierwsza klasa. To i żołędzie tu są, widzę. A jak myślałeś?
I tabaka jakby. Ano, trochę mi się wyprószyło. Ale nie przeszkadza, bo pod kolor jest. Nawet mocniejsza. To co, który pójdzie? Co? Znowu ja? Jak nie chcesz, to nie idź. Myślałem, że chcesz. Niby czemu mam chcieć ciągle ganiać? Młody jesteś. A ty co? Stary. Ty buty masz dobre. To aż iść przyjemność. No i po drodze, czy co znaleźć? Czy nawet jakiego zająca niechcący napotkać? Zająca każdy może. Napotkać, tak. Ale złapać. Zawsze mnie tak na tego zająca skołujecie. Pójdę, co mi tam? Koszulę sobie uszykuję, bo jak go napotkam, to wtedy już zdejmować za późno. Kawę wypij. Potem. Pójdę wedle świerczków, bo tam najczęściej siadają. Głupi ten Dunlop. Po co nam to mówić? Jemu powiedz. A poza tym ci powiem, Zyzol, że może on i głupi, ale swój rozum ma. Swój ma, jak to głupi. Jak kto ma swój rozum, ten głupi nie jest po mojemu. Po mojemu głupie są te, co cudzy rozum mają. Z rozumem jest jak z butami. Własne buty masz, to choć stare i ciężkie, a wszędzie dojdzie. A cudze, jak za duże, to z nóg lecą, jak za małe, to piją, obcierają. Przejdziesz kawałek drogi, nogi se pokancelujesz. I stoisz, jak ta dupa. A co? A bosa tam nie dojdzie? Gdzie? No tam, gdzie w tych za małych idzie, ten co mówisz. Ja o rozumie mówię. Rozum? W butach? Idź ty sam głupi jak but. Cholera jasna. Co się stało? Baby to są jak rany. A co, co? Utopiła się jedna. Młoda? Młoda? Młoda cholera. Baby to głupie są. Pływać jedna z drugą nie umie, a do wody lizie. Kurcz taką złapie, a jeszcze się zakrztusi i do widzenia. Po balu. Na strzeżonej plaży się kąpała? Czy na dziko? Na dziko na pewno. Teraz to lubią. Szczególnie te młode. Na gołego się rozbierze i włazi do wody. Ani nawet sprawdzi, czy grunt jest. Jeszcze durna myśli, że nikt nie widzi. A tu ludzie widzą. I tu też widział, nie? Nie, tu nikt nie widział. Gadanie takie. Nikt nie widział. Ktoś musiał. Jak napisane i wydrukowane, to choćby ten, co to pisał, musiał widzieć. Mam rację? Mógł zmyśleć wszystko. Wszystko by zmyślił? Bajka to jest może. Nie bajka. Tragiczne. Co raz ktoś umiera, bo zabity. A, wojna. Przed wojną. I trupy są, powiadasz? Ile jeszcze? Ta królowa też się otruła potem, jak winko piła. Król się przekręcił. A tego głównego cwaniaka to zatrutą szablą wykończyli. Został się ktoś w końcu? Na tym zamku? Nikt prawie. Król, królowa, królewicz i inni, co ważniejsi, wszystko do piachu poszli. Służba się tylko została. Tak to jest. Najgłówniejsi zawsze się powybijają, a służba potem rządzi. Thank you.
skąd ty, Bimber, wiesz, co będzie potem i kogo i jak wykończyli, jak ty w połowie dopiero jesteś? Poczytałem to już dwa razy. Dwa razy? To samo? Co ty? Jak 200 książek przeczyta, kto z biblioteki wzięty, to może wygrać tak: piłkę do futbolu, zdjęcie artysty z napisem, że dla niego, a nawet i wycieczkę. Wycieczkę? Jaką wycieczkę? Gdzie? Jak to gdzie? W obie strony. Tam i z powrotem. Zawiozą i przywiozą. 200 książek? To tyle nie ma chyba wydrukowane nawet. No, nie ma, nie ma. Stąd i trudno co wygrać. 47 jest tylko. To trzeba po parę razy obrócić, żeby 200 nabiło. Ja już wszystkie dwa razy czytałem. Teraz trzecią kolejkę zaczynam. 200 książek. Oczy straci. Nie ma nic za nic. Ale to przecież, jak już raz wszystkie książki na świecie przeczyta, to potem już może tylko udawać, że czyta, a nie czytać. Niehonorowo. Racja. Jakby się kto dowiedział, to niehonorowo. Ale nie mówić nic. Kto to sprawdzi? Zostaw, Bimber! Zostaw! Zostaw! Piłem ja kiedyś, Bimber! Zostaw, Izol! Piłem! Zostaw! Piłem, Bimber! Kupiałeś od tego czytania? Pewnie, że piłeś! I to już tyle! A jak piłem? To było kiedy tak, że nie całą szklankę lałem! Było kiedy tak, albo nie wszystko wypiłem! Było kiedy tak! Zostaw! Nigdy! Zawsze pił! Do dna, zawsze! I to pełną szklankę! A widzisz! Z Bimbrem nie oszukiwałem! I z czytaniem też nie będę! Witamy! Witamy! Panie Siekierowy! To za gość niespodziewany! A my tu właśnie mówimy, Zostaw. Że coś pan Siekierowy jakby był na nas obrażony, wcale do nas nie zagląda. Świetna maszyna, zadbana. Łańcuch trochę przepuszcza. Witamy, serdecznie witamy. Nie rusz, prosimy, siadać. O, tu na derce. Kawy może? Gdzie tam kawy? Chcecie, żeby mnie szlak trafił? Dwie już dzisiaj piłem, potem spać w nocy nie mogę. To barany liczyć w taki sposób jest. Barany tupią strasznie i pan Siekierowy nie uśnie. Spokojniejsze trzeba jakieś liczyć. Bociany. Skąd tyle bocianów weźmie? Podpompuję trochę, panie Siekierowy, bo z tyłu siada jakby. Zostaw, zostaw! Będą wszyscy, to pokażę. To podobno nowe siekiery mamy dostać. A są tam takie. Te. Na razie na próbę, a potem to kto wie. Szczególnie, że jak się tamten las wyrąbie, to nie trzeba będzie siekierami obdzielać, tylko po waszej stronie się zostaną. A jak tamten las wytną, to co potem będą robić? Karpi najsamprzód powyciągają. Potem ziemię założą. I co?
kapustę. Potem będą sadzić. Kapustę? Tam, gdzie był las? A czemu kapustę? Nie twoja sprawa wiedzieć czemu. Jak pan Siekierowy mówi, że kapustę, to tak trzeba, żeby kapustę. Już my nie musimy wiedzieć czemu. Mogę wam w końcu powiedzieć, bo w zasadzie to jest sprawa przyszłościowa. Kapustę będzie się sadzić ze względu na zające, żeby przyciągnąć z innych okolic. Może przyciągnąć. Zające na kapustę są łase. A po co zające? A Dunlop gdzie? Poszedł był pod krzywą sosnę właśnie do pana Siekierowego, panie Siekierowy. Znaczy, zające będzie się przyciągać. A po co? Żeby kapustę żarły, przecież pan Siekierowy mówił. No właśnie. A bardzo dobra myśl, bardzo dobra. Myśl jest taka, że jak tu już przylizą do tej kapusty, to się do tych stron przyzwyczają, przywiążą się, znaczy. To prawda. Zające się przywiązują. No, szczególnie jak kapusta jest. A jak się kapusta skończy? I o to nam właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Przyjdzie zima. Kapusta się skończy. To o żarcie. Dla takiego zająca trudni. To co wtedy takie zające zrobią? No właśnie. Co zrobią? Liczymy na to, że do sadów przejdą korę z drzew obgryzać. Przez słomę nie ruszą. Ruszą. Co mają nie ruszyć? Zając ma takie zęby, o. Gdzie tam? Zające mają takie zęby, o. No, ale dla pewności, jak się słomy nie da, to ruszą. Jak słomy nie dać, to mogą ruszyć. Tyle tylko, że cały sad zmarnieje, jak zające korę poobgryzają. Mogę wam zdradzić, w zasadzie nie powinienem, że głównie to mamy zamierzone na samym końcu. Co? Żeby zmarniał? To właśnie. Bo to jakaś mądra historia jest, nie, panie Siekierowy? Głupia nie jest. Bardzo sprytnie wykalkulowana. Rzecz w tym, że my na tych sadach owocowych... Tych za górką, co są? Nie, przeryłem! I tych za górką, i tych za młynem, to my na jednych i na drugich tylko same straty mamy. Na tych śliwkach i jabłonkach? No, na nich to największe. Bo to wiecie, przyjdzie jesień. Jak się zdarzy, to śliwek i jabłek zatrzęsienie, jakby się kto wziął i uwziął specjalnie. Zrywać to trzeba. Po drabinach łazić. A jak się szczebel złamie, to się i szpitalem skończyć może. Ale to tam, to jeszcze nic. Teraz się dopiero zaczyna. No tak, śliwek i jabłek, całe kosze. I gnije to. A co z tym zrobić? Zawieść trzeba. A czym? Czym? Ej, zyzol, jak to czym? Transportem. A transport kosztuje. Bo to i benzyna, i inne. Taki transport po byle czym ci nie pojedzie, on szosę musi mieć. A gdzie się nie spojrzy, wszystko kosztuje. To zapłać, tamto zapłać. A co nie daj, Panie Boże? Bóg zapłać. Inne, nieprzewidziane jakieś. Koszta rosną i rosną, a zarobek na takich śliwkach żaden. A tak, jak zające korę w
w sadach poobgryzają, to drzewa zmarnieją i spokój. Bardzo to chytry sposób. Tylko tak myślę, że to by można od razu te owocowe rąbać. Zamiast te i kapustę, i zające, i dopiero. Nie, Zyzol. Zyzol, tak nie można. Jak się przyroda sama tak w sobie zawinie, że zające korę z drzew zjedzą, to trudno. Ale tak... Pójść, sad, siekierami rąbać. Jeszcze by karę zapłacił. I słusznie. Co najwyżej można liczyć, że latem robaki zeżrą. Skąd? Ustawa jest i przepis. I robaka trzeba tępić. I to jeszcze tylko straty zwiększa. Robaka trzeba truć, a trucizna kosztuje. Racja. Trucizna droga ostatnio. Zawsze była droga. Kiedyś była tańsza. Kiedy to było? Ale droższa czy tańsza, zawsze truć trzeba było tak samo. No, prawda. Zawsze przez ucho do mózgu. A poza tym, a opylanie? A bielenie? A to? A owo? A owo? Słusznie, abu. Dlaczego abu? Nie wiem, tak mi się... Ty za głupi jesteś, żeby pana Siekierowego poprawiać. Ty, Bimber, ty uważaj, bo ja dobry jestem. Ale w mordę też wyrżnąć umiem, kogo trzeba. Jednym słowem, będzie tak, jak mówię. A dlaczego? To wiedzieć o tym nie musicie, bo i tak za głupie jesteście, żeby to pojąć. We łbach. A ty, Bimber, najgłupszy! No to ja wiem. No. To co, może siekiery weźmiemy i zaczniemy rąbać? Jak będą wszyscy, to dostaniecie, gamonie. Gdzie ten Dunlop polas? Jak pana Siekierowego pod krzywą sosną nie znajdzie, to się domyśli i wróci. Pan opowie bajkę, panie Siekierowy. Daj mi spokój. Wam to nawet bajek opowiadać nie warto. Ale o tym królu takim, co w pałacu mieszkał i rybę miał. Pan ją tak ślicznie mówił. Którą? Co takie drzewo miał i złote gałęzie miało. Palma to była i liście złote miała. Palma. A ta ryba bańki puszczała. Plączesz wszystko, Zyzol. Nie ryba, to była wieloryba. Oczywiście. Złoty on chyba był. Łuskę złoto miał. Wieloryb łuskę miał? Zobaczcie, ci głuchy jesteś. Mówicie, że wieloryb i... Łuskę złoto miał i złote bąbelki w sadzawce puszczał. A sadzawka cała marmurowana, ze źródlaną wodą, a nad nią palma rosła i liście szczero złote miała, zamiast orzechów szmaragdy i diamenty. Szmaragdy. Miał też król pałac ogromny. Cały na granitowej skale, ze złota i srebra zbudowany. A okna w tym pałacu z najprzejrzystszego kryształu. Takie okno bambulcem rzucić, to by dźwięk piękny był. Gdzie rzucisz? Pod taką górę? A i straż tam była. Przecież też to by cię za dupę wzięła i tyle byś miał. A i straż tam była przecież też. Na czerwonych koniach. Ze złotymi podkowami. Szpady srebrne miała. I pałacu dzień i noc pilnowała. I palmy szczero złote i sadzawki ze srebrnym wielorybem o złotej łusce i wieży diamentowej, gdzie prześliczna królewna mieszkała,
i śpiewała. Prześlicznie. A gdy tak śpiewała, jej głos przecudny. Słychać było daleko, daleko. Jak pięknie, królewna. To krowa je. Skąd krowa, jak ostatnia w czerwcu zdechła? To bąk brodzi na bagnie. Będziesz ty cicho, cholero? Zabić ty! Miałeś coś, syna. Zając, nie ma strachu. Wszędzie coś łazi. Tu przecież nie łazi. Łazi, tylko sprytnie, że nie widać. Ale jak się tylko odwrócić, to już coś jest i lizie. No i ta królewna, to co dalej, pani Siekierowej? Włosy miała. Włosy? A co? Nie miała? Jasne, że łysa nie była. Jak śpiewała, to łysa mogła być. Czytałem, że była taka jedna. Całkiem łysa, śpiewająca. Ty, Bimber, ty tak głupi jesteś. Co to ja wiem? A jakie włosy miała? Włosy? Miała cudowne, długie, złociste, a spała na łabędzim puchu z różanych płatków. Aż tu pewnego razu... Ola Boga Świętego! Oj, chłopy, chłopy! Oj, panie Siekierowy, kochany! O matko miła moja, co ja widziałem? Co ja widziałem? Cud! Cud widziałem! Cud! 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 Co to, Dunlo? Siadaj! Zmachany jesteś! Anioł! Anioł! Gdzie? A tam, po lesie chodził. Ale jaki cudny, jaki prześliczny! Śpiewał tak, czy grał? Śpiewał, mówisz? Włosy miał? O Boże, kochany! Tak sobie idę, idę. Nagle patrzę, anioł. Calutki, jak ze światła, piękny i tak się uśmiecha. O mój Boże, kochany. Włosy miał złociste. Skrzydła miał? Jak anioł to musiał mieć. Ni to szedł, ni to płynął, aż się nagle rozpłynął całkiem, o tak. W imię ojca i syna. Chłop jak chory, może mu czego trzeba. O. Zawsze we łbie jakieś przewidzenia miał. A to, że zająca od tyłu zajdzie, a to... Ale teraz gada jak kołowaty, nigdy tak nie gadał. Coś musiał widzieć, a nie ma co. Anioła widział. Aniele mój. A nie piłeś ty czego, Dunlo, paby? Sprawdź no, Bimber. Ty fachowiec jesteś. No i co, pił? Nie, spocony tylko. Aniele, święty mój jedyny. Ja idę. Dokąd? Dunlo, gdzie? Do niego, ale tam. Łeb się jeszcze gdzie rozbije, albo na bagna wlezie. Lepiej go nie puszczać. Nigdzie nie pójdziesz! Nie! 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 Puszczaj! Puszczaj! Anioł! Mój anioł! Kawy mu może dać. Jakby gorzałkę pił, to wtedy kawa dobra jest na otrzeźwień. Tak to mu lepiej bimbru dać. A kto tu bimbru ma? Macie. Dajcie, bo się chłyknie. Może go puści. Barana. Pięknie dziękujemy, panie Siekierowy. Pij sobie, Dunlop. To ci się zrobi. Poszli preć, gorzałka. Szatańska robota, nie anioł. Bój się Boga, szatańska. To jest to przecie sam pan Siekierowy. Bimber pędzi. Nie. Rozewrzyjcie no mu gębę, to mu siłą wlejemy. No. Aby zasnął tylko. To dalej pociągnie. Nie, anioł! Aniele mój, ratuj mnie! Żeby was zaraza podusiła! Żyj!
Szakalek! O Boże! Co tu się dzieje, moi dobrzy ludzie? Zadałem wam pytanie. Czyście pogłuchli, moi dobrzy ludzie? Zdrowia i szczęścia życzymy panu Gajowemu. I całej jego rodzinie! Dziękuję, dziękuję. Wstańcie. Grunt mokry będzie was spodem w kolanach strzykać. Aniele mój. A temu co? On, proszę pana Gajowego, coś z nim dziś nie tego. Konkretnego coś? Konkretnego. Anioła widział. Tak mówi. Widzisz mnie? Aniele mój ukochany. Pił. Zostawcie go. Niech trzeźwieje. Siadajcie, moi dobrzy ludzie. Anioł. Jako Gajowy tego odcinka lasu mieszanego. Poczuwam się do obowiązku pouczenia was odnośnie nowego sprzętu. Dostaniecie bowiem, moi drodzy, nowe siekiery. No, widzicie? Co za niespodzianka? Czy ja dobrze słyszę? Nowe siekiery? A to ci. Nowe siekiery, no, no. Co ci dopiero? Ale te nowe siekiery nie oznaczają wcale, że macie gorzej rąbać. Rąbać musicie nie gorzej. Jasna rzecz. Nowa siekiera, ale rąbać będziemy po staremu. A. Nawet lepiej będziemy rąbać niż po staremu. Tak też i przypuszczałem, moi dobrzy ludzie. Żeby zaś dużo nie gadać, pan siekierowy tu obecny rozda pomiędzy wami te nowe siekiery. I żebyście mi potem jeden z drugim głupot nie pletli, że jest wszystko jak było. To znaczy, że nie ma, bo jest. Nie obiecanki, cacanki żadne jak kiedyś, tylko siekiery są z odpowiedniego, no tam, widzicie, specjalnie wykonane, zakupione. Sprzęt nowoczesny, na który inna jest sprawa, nie zasługujecie. Ale już, nie ma co. W porządku jest, Bimber? Słucham uprzejmie pana Gajowego. Z siekieryś zadowolony? To bardzo, proszę pana Gajowego. Bardzo. A ty, Macuga? Słucham uprzejmie pana Gajowego. Pokaż no, Macuga, swoją siekierę. Co? Chyba ona... Ale nie, zdawało mi się. Co ci się zdawało, że co? Że... Za duża jakby w pierwszej chwili, ale nie. Nie, nie. Nie za duża. Chyba w sam raz. Tyle, że... No? Może zdziepko za bardzo dobrze osadzona. W sam raz właśnie. Świetnie masz osadzoną. Gdybym to ja miał taką. Aż zazdrość człowieka bierze, że mu się taka nie przytrafiła. Świetnie osadzona siekiera. Świetnie. Ja się z tobą wymienię. Nie wypada. Trudno. Jak pan Gajowy tak wyznaczył, to święte. To ja rozumiem, że święte. Ale ja cię tak lubię, Zyzol, że z przyjaźni wszystko bym ci dał. Co tam dopiero siekierę. Pan Gajowy nie będzie miał nic za złe, że u nas koleżeńskość taka dobra. A skąd? Nawet mnie to cieszy. Bierz, Zyzol, i podziękuj koledze, skoro serca daje. No bierz, jak pan Gajowy każe. I dziękuj mi, że z serca daje. Dziękuję ci, Macuga. Nie ma za co, Zyzol. Nie ma za co. No?
Siekierę masz teraz pierwsza klasa. Zadowolony jesteś? O, jak jeszcze. Szczególnie, że bardzo poręczna. Z której strony ją weźmie, to dobrze wziął. Widać, że ktoś nad tym kombinował. Bo to... to nowy typ. Tak zwany prototyp. Proto? A proto, tam jeszcze kajet jest, więc jak będziesz miał jakąś uwagę albo spostrzeżenie... To wpisać! Czekaj, aż skończę. Nic nie wpisać, tylko do pana Siekierowego przyjdziesz i powiesz, co chcesz wpisać, a on ci już wytłumaczy, co masz wpisać. Pytania są jakieś? No to widzę, pytań nie ma. Ja to bym miał. Tak? Gdyby pan Gajowy był taki dobry i zechciał bajkę opowiedzieć, choćby o tym królu, co miał palmę złotą i wieloryba. Nie, znacie to przecież, opowiadałem wam już nieraz. Ale pan, proszę pana Gajowego, to tak pięknie opowiada, że można na okrągło. I tak by słuchał i słuchał. Dobrze, dobrze. To od którego miejsca chcecie? Najlepiej, jakby pan Gajowy calutką zechciał i opowiedział. Całą? Nie. Jak robotę skończymy, to wtedy. To choćby od tego miejsca, co ta królewna narzeczonego patrzyła. No dobrze. Niech wam już będzie. Snuła się, snuła, godzina za godziną. Aksamitne nietoperze zaczęły wzlatywać nad diamentową wieżą, a królewna na posłaniu różanym leżała i łańcuszek srebrny plotła z księżycowych promieni. A co kawałek uplecie, to do okienka podejdzie. W czarną nockę spojrzy, czy skądś rycerz nie przybędzie, który złotego wieloryba złowi, diament z palmy złotolistnej zerwie i ją za żonę pojmie. Spogląda królewna w otchłań ciemną, złociste włosy w czarnej nockce kąpie. Ku polom i lasom swe cudne liczko zwraca, i uśmiecha się w zadumie. O Boże święty, to on! Cicho, głupi! To on, ten sam, to jest anioł! O, święta Maria Magdalena. O rany! To nie ja winien, to wszystko leśniczy, to on mi kazał! Zagadnij do niego, ty jesteś niewierzący. Wierzący jestem, tylko nie praktykujący. Siekierowy jest niewierzący. Ale za to praktykujący jestem. Co tak cicho? Gadajcie coś. Ale co? Najmocniej panów przepraszam, czy... dojdzie tędy do leśniczówki w żabich łapach? Kto? Przepraszam, ja nie przedstawiłam się, ale panowie jakoś tak się dziwnie zatrzymali. Ja nazywam się Talia Kedorms. No właściwie to jest mój pseudonim. Zabłądziliśmy wozem i... Pani jest? Tak, tak, właśnie tak. To chcieliśmy jechać na skróty przez las, ale zupełnie zgubiliśmy drogę. Aleks poszedł szukać po tamtej stronie, ja po tej. No i w końcu ja się też zgubiłam. No strasznie tu dużo macierzanki. Wyrywamy, wyrywamy, ale ciągle rośnie i rośnie. Strasznie przepraszam. Taki tu bałagan, wszędzie gałęzie i ścieżki. Mam mało kto tutaj do nas przyjeżdża. Chyba, że ja nagła inspekcja, ale wtedy to na tydzień z góry. Wiadomo, nawet koca nie... No, my wszystko mamy w samochodzie, tylko najśmieszniejsze, że ja w ogóle nie wiem, gdzie mamy samochód. Ten las tak myli. No, on wszędzie właściwie taki sam. No, wycinamy, robimy co możemy, ale mamy ograniczone środki. Dodatkowo młodzież i uczniowie szkółki leśne nam wciąż sadzą, ale damy radę. O, proszę, tutaj jest mniej macierzanki. No naprawdę, strasznie pan miły. Cholera, jak w kinie.
piękna jest, aż śliczna, nie ma co. Szczególnie jak na babę ładna. Widzisz, Don Lu, żaden anioł, ale najzwyklejsza baba. Luźno. Panie Gajowy, ja błagam, żeby tak twardo nie było. No dawaj, a co to takiego? Żywica, panie Gajowy. Idź, utytłasz mi tu wszystko, Siekierowy. Ściągaj kurtkę. Już daję. No niech pan uważa, bo pan to swoich ludzi całkiem do gołego rozbierze. Tak jest. A wy co? Do roboty. Godzinami tak stać będziecie? Owszem, gościa przywitaliście jak należy, ale teraz trzeba popracować, moi złoci Siekierowi. Sprzęt sprawdzić, robotę rozdzielić. Wygodnie, szanownej pani? No, bardzo wygodnie. O, a tu nawet zdaje się, coś jest. Gdzie? O, prawda, mój kubuś. O, to bardzo oryginalne. Czy to jest? Nie, to nie jest to. A co to właściwie jest? Granat, proszę szanownej pani. Pamiątka po ojcu z tamtych trudnych lat. Pękł mu. Nad głową. Jego dowódcy. Ojciec kazał zebrać wszystkie kawałeczki. Dowódcy? Nie, granatu. I na pamiątkę noszę właśnie taką zapalniczkę. A co z dowódcą? Żyje, tylko głowa go boli do dziś. A to to? Dąb przypułkowy. A, dąb. A dookoła chłopy niczym dęby. Zapali pan może? No, w zasadzie na co dzień nie palę, ale przy takim święcie. To do leśniczówki w Żabich Łapach daleko stąd, mówi pan? Stąd? A skąd? Blisko. Widzi pani tam, o, jak te trzy wysokie sosny. I na wprost, nawet widać takie zielone. Się przebija. Widzi, szanowna pani, okiennice to są te zielone. Dopiero co świeżośmy malowali. W lesie, jak wycięty, to zielone dobrze się w oczy rzuca. Przepraszam. O co chodzi? Przepraszam. Uwagi już chcą wpisać. Jakie uwagi? No, już ja ich spytam. Szanowna pani, pozwoli, zaraz wracam. Pan tu pracuje jako? Tak jest. A co pan robi? Ja? Tu jestem siekierowy. Aha. A niech pan opowie coś o sobie. Pan siądzie. No. Jakoś mi nic nie przychodzi do głowy. A ma pan dzieci? Mam dwoje. Nie. Sześcioro, tak. A jakie ma pan na przykład marzenia? Ja tu na etacie pracuję. To mój rower jest. Ręce do góry. A, Jinksu, tak. Przyłapałem cię na zdradzie. Do góry rączki, powiadam. Ja mam sześcioro dzieci. Będzie pogrzeb taty. Alek, zdaj spokój. To głupi żart. Przestraszyłeś pana. Pan pozwoli, że mu przedstawię. No proszę cię, no. To przecież panu ręce ścierną. No jak tak można, no. No pan jest tutaj siekierowy. To przecież dąb. Nasz dąb. Król go sadził. No to co? Ten król dawno nie żyje. Ale dąb, proszę pana Gajowego. Wiem, co robię. Tak dla płucu rąbcie. Tak tam przy korzeniach. Wiadomo, kto to jest. Niech widzą, że tu ciężko robimy.
strasznie mi przykro. Nie wiedziałem, że pan tu jest głównym samym. Nie no, pan jest tutaj siekierowym, a głównym jest pan Gajowy. O, właśnie idzie. Wstawaj. Ja mam 6 dzieci. A gdzieś ty się tak zdążył urżnąć? Chciał mnie zabić. No, pan pozwoli, że mu przedstawię. A co to ja gęby nie mam? Jung. Aleks Jung. No, przepraszam, wystraszyłem panu pracownika. Obsadkę mojego wiecznego pióra uznał za lufę rewolweru. No taki niewinny żart. Aleks jest dziennikarzem i pióro ma praktycznie stale w ręku. Co ty, siekierowy, pióra nie widziałeś? To rewolwer był! Spokój się, ludzi. Masz pilnować, żeby równo cieli. Niech pan nas koniecznie odwiedzi w leśnictwie. Może urządzimy ognisko? Pan ma tu tyle drzewa. No weźmie pan swoich chłopców. No. Mam nadzieję, że pan się z tego mojego żartu nie gniewa. Na zgodę poczęstuję pana dobrym, męskim papierosem. Ale się pan wystraszył. Strasznie pana lubię. Brawo! No, no, no już. Bycie z pana, chłop. Teraz. Naprawdę. Na zgodę. O. Granat. Kryj się! Jezus Maria! Brawo, brawo, świetnie! Pełny rewanż! No, pan jednak nie pozwoli z siebie bezkarnie żartować. Wstawaj, ty tchórzu. Rany boskie. Uwaga! Czekać! Ratuj się! Wszyscy żyją! Ja nie żyję! Ja? To znaczy kto? Ja? To znaczy Dunlop! A reszta? Czemu reszta milczy? Reszta jest milczeniem! Reszta jest milczeniem! Reszta jest milczeniem! Jadłeś obiad? Czekałem na ciebie, w końcu zjadłem. Zastałaś tam kogoś? Denerwujesz się? O, tak. Bardzo. Czego się dowiedziałaś? A jak myślisz? No nie wiem. Byli? Okaleczył, ile zabił. Mojemu stryjkowi palce drzwiami miażdżył, tak żeby okrutnie bolało. To już ponad pół wieku,
za późno. Za późno on ludzi męczył i bił i zabija. Wszystkie świadki powymarli. Ale może inni żyją i pamiętają. Ktoś jeden chociaż. Wie pani, bardzo mi zależy. Piszę duży reportaż o zbrodniarzach z tamtych czasów. Przesadziłaś. Świadkowie są po prostu konieczne. Musiałam mieć pewność, że powiedzą mi prawdę. A co ty się nagle taki wrażliwy zrobiłeś? Mój brat to by go poznał, bo on mu rękę obciął drzwiami. Tak, pani, takiemu chłopcu cztery palce. Jak brat miał 12 lat. A gdzie brat pani mieszka? Brat nie żyje. 2 roki temu serce nie wytrzymało. A pani by go poznała? Ja go nigdy nie widziałam. On może już też nie żyje. A jak żyje, to Bóg go uspokojony? Posądzi. Mój brat Władysław do niego. Ja ziemi na kołchas nie dam, a on wtedy możesz nie da. Kandydować, do nic na ciebie nie ziemi, zastrzelił brata jak psa. Pan to widział? Nie, my 2 lata dopiero potem ja z siostrą z Syberii wrócili z rodzicami. Się kierowego nie ma. Znów będziemy stać jak te dupy. Dunlopowi daszek postawić. I gazetę przynieśli. Dunlop! Cicho, nie budź chłopa. Śpi to niech śpi. Która może być? Dębu nie ma, to nawet nie wiadomo, która godzina. Ta duża gałąź to tu gdzieś była, nie? Nie, niżej. Teraz by podchodziło dopiero do niej. Tak to właśnie zostaliśmy bez zegarka. Było nam tego dębu nie ścinać. Co ty takie głupoty, Bimber, gadasz? Cały czas te książki czytasz, to nic nie wiesz. Tu kapusta będzie dookoła. To co? Nagle by taki dom zostawił. Jak by to wyglądało? Cholera jasna. Co znowu? Ci studenci to są. Taka świnia. Taka świnia. Co zrobił? Siekierą ją zarąbał. Świnie. Babę jedną wziął i siekierą zarąbał. Swoją? Obcą babę. Do mieszkania jej wlazł i siekierą w łeb. Ale pytam, czy siekierą swoją? Swoją własną. Dajcie spokój. To my z tymi siekierami ciągle to tu, to tam. A tu student własną siekierę miał. Kiedy to było? O? Będzie ze 200 temu lat. U nas? Nie. W Rosji, za cara. Dajcie żyć. Ale fakt, że za cara to tam taki burdel był, że studenci z siekierami łazili. Gruby ten kryminał. Jakiś dobry pisarz musiał napisać, co? 714 stron. I patrzcie, jakim maczkiem wydrukowane. Kto napisane, że napisał? Czort go wie, pierwsza kartka wydarta. A tytułu nie ma? Tu z boku jest. Zbrodnia i kara. Niemożliwe. Musiał być inny. Ja tak myślę. Jak taki 700 stron wymyślił, to co? Tytułu by lepszego nie wymyślił? To ta z biblioteki. Musiała wpisać jakiś tytuł, a to głupia baba to pierwszy lepszy wymyśliła. Zbrodnia i kara. To nie pasuje zupełnie. Kryminał to musi mieć tytuł jakiś
inny, nie? Musowo, że inny. Cholera, no nie, no to, to już jak Boga kocha. Co? Cię, drugą zabił. Jak to? Tak zaraz? Pod rękę mu podeszła siostra tej pierwszej. Też siekierą? Tą samą siekierą. No, taki student jak już zacznie, to trudno go zatrzymać. Siekierę w rękę dostał i już myśli, że Pana Boga za nogi złapał. Ale cholera, tak sobie myślę. Ta poprzednia książka to było 7 zabitych na końcu. Razem z tym duchem, nie? Zaraz. To ta głupia, co się utopiła? Ta. 7 trupów. Każdy inaczej zabity. Też jakiś łeb napisał. No. A to mu do ucha wlali, co zatrute, a to przez zasłonkę go dźgnął, jak szczura udawał i go straszył. Różnie. 7 trupów. Tu tylko się zaczęło, już 2 kobiety zarąbane. A ile jeszcze do końca? To musi być jeszcze z 10. I tak sobie myślę, że może to być trochę wszystko zmyślone. Co ma być zmyślone? Tak było. Strasznie się kiedyś ludzie mordowali. Strasznie. Teraz jakieś spokojniejsze czasy. Nie pisze się takich jakiś. O, czasem jak kogoś przejedzie na szosie... Przeważnie pijanego to sam sobie nie. Teraz spokojniejsze czasy. Na lepsze ogólnie idzie. W radiu mówili, że tak ma być. Że coraz lepiej będzie w ogóle. Gdzie? No wszędzie. Na świecie. Może tak być. Mogą tak zrobić. Odstaw ten kryminał i przeczytaj, co w gazecie piszą. Sam se czytaj. Ja w gazecie czytać nie umiem. W telewizorze to potrafię, jak dają film zagraniczny i pod spodem jest napisane to, co mówią, to potrafię. No to wtedy jeszcze i czytają na głośno, co jest napisane. Nie gadaj głupstw, sam czytam. Pewnie, że w telewizorze czytają na głośno. To mi się zdawało znakiem tego. Myślałem, że to ja sam czytam. Toś ty, Macuga, analfabeta jest? No to ja już sam nie wiem. Pokaż na tej gazety. Ta krew sobacka, nie umiem, okazuje się. Byłem pewien, że tak, że umiem. Tu masz. To jak to ty robisz, Bimber, że czytasz? Ja wiem. Nauczyłem się i umiem. Ja też umiem. Tylko, że mało czytam. To trochę zapomniałem. Ale umiem. Pokaż. Dzień dobry, panie siekierowy. Stało się co? Co się niby miało stać? Nic się nie stało. Co tam nowego? Macuga jest analfabeta, okazało się, panie siekierowy. Co ty gadasz, że analfabeta? Jak analfabetów nie ma. Jak to? A gdzie są? Nie ma. Jak analfabety zlikwidowali, to razem z nimi nie ma. Po mojemu, jak się taki analfabetyzm bierze i likwiduje, to nie jest ważne, że się potem potrafi czytać i pisać. Ale najważniejsze, co się czyta i co pisze. Ale może głupio gadam. No i głupio gadasz. No, jak on analfabeta? Już. Ciężki dzień.
Parno tak jakoś się człowiek jakiś taki obolał. Trzeba będzie po siekiery. Ty, Macunga, pójdziesz tam przez molarni są. Ja? Czemu ja? Dunlop niech idzie. Dobre buty ma, on zawsze chodzi. Dunlop przewalony przecie. Zyzol niech idzie. Czytać umie. Młodszy jest. A poza tym wszystkim, co mi tam. Siekiery przynieś pańska sprawa. Od tego w końcu siekierowej. Ty mi, Macunga, przestań pouczać i rozkazywać, kto ma co robić. I skończ te nauki, co ja mam robić, bo ja wiem. Jak wie, to niech pan sam idzie. Po co nas ciągle posyłać? My swoją robotę mamy, pan ma swoją i koniec rozmowy. Czytać to podobno nie umiesz, ale w gębie strasznie mocny jesteś. Ty mi, bratku, nie podskakuj, bo jak dam w papę, to się nogami nakryjesz. Spróbuj. Spróbuj tylko, to ci tak przyrżnę, że cię cała ta twoja funkcja puści. Daj spokój, Macunga. Pamiętaj, z kim mówisz. Ty mi nie musisz przypominać, ty na dwie strony lepiony. Tobie powiedzieć tylko, że nie umiem czego przeczytać, to zaraz z mordą do samego leśniczego poleci. Uważaj, Macunga, o kim mówisz. Nie strasz ty mnie, nie strasz. Wiem, o kim mówię i wiem, do kogo. Tyle tego twojego siekierowania nad nami, co i tego lasu. A las się skończy, kapustę zasadzisz i kapuścianym zostaniesz wtedy, głąbem. A i wcześniej się wszystko dla ciebie skończy. Bo jak siekiery dadzą nam na stałe, a ma tak być, to czym będziesz rządził? Co będziesz rozdawał? Nie bój się. A czy ty wiesz, że kiedyś takie czasy były, że byle student to własną siekierę miał? No, szlak mnie trafi. Poczekaj, niedoczekanie twoje, Macunga, poczekaj, odszczekasz mi to. Wszystko na piśmie mi to odszczekasz. Naucz mnie najpierw pisać, potem pogadamy. Co tu się dzieje? Co to za wrzaski? Co to za ryki? Czy wy w lesie jesteście? A gdzie? Stul mordy siekierowy, teoretycznie pytam. Oporządzić robi się, niedopałki pozbierać, gęby pozamykać. Eksperci jadą, zaraz tu będą. A wy co? Ej, ty siekierowy, ty porządku nie trzymasz. Chodzisz śnięty jak karb wigilijny. A wy co tak stoicie jak kalwaryjskie dziady? To ona, to znaczy pani Etalia i ten... Pani Etalia ma inny klakson i dawno już pojechała. To eksperci przyjechali. Budzić na Dunlopa. Zaraz, Zyzol. Masz. Polej go tam, żeby ładnie pachniał, jak go będą oglądać. Jak róża pachnie. Lej, nie wąchaj, to nie dla ciebie. No, budź się, Dunlop. Będziesz pachniał jak cała łąka naraz. Dunlop. 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 Rany boskie. Co? To niemożliwe. To już koniec. Mój Boże, nie żyje? To! Dunlop! Nie ma go, nie ma Dunlopa. Jak ja teraz wyglądam? Co ja teraz zrobię? Eksperci, specjaliści, pojutrze telewizja. Nie no, ja zwariuję. Wszyscy o tym mówią. Pojutrze telewizja, a dziś eksperci. Dunlop, gdzie jesteś? Odezwij się na litość boską. Nie, to niemożliwe. On tu gdzieś musi być. Wessął się może. Dunlop! Dunlop! Błagam cię! Gdzie jesteś? Dunlop! Zlituj się nade mną! Nie ma go. Nigdzie go nie ma. Ukradli. Tak. Wykradli Dunlopa.
To już koniec. Ze mną koniec. Ostry pan, bo ostry. Ale zawsze szkoda chłopa. Cholera jasna. Niech się dzieje. Wola boska. Raz kozie śmierć. Tędy. No cóż, nie ma co dłużej ukrywać. Obecność szanownych panów ekspertów tutaj, słowem, zaszedł przykry wypadek. Wypadek nie do przewidzenia. Nikt, nawet w najśmielszych marzeniach, to jest w przypuszczeniach, nikt nie mógł przypuścić. Nie. Chwileczkę. A zresztą proszę, tu właśnie jest. A właściwie to nie ma o czym mówić. Proszę, sami panowie widzą. Cóż, widzą panowie sami i ja powiem... Ja nie wiem, jak to się stało. To jest po prostu... O Boże, ja mam halucynację. Boże. Nie zbliżaj się do mnie! Wiem, że jesteś duchem! Widzisz? Sięgnął jak po swoje. Sekretne nasze miejsce. Oni wszystko o nas wiedzą. Jak oni o księżycu wiedzą, co ma po drugiej stronie, to o takim długopisie mają nie wiedzieć. Poszli już. Panie Gajowy, poszli. Jeśli on jest tu, to jak on jest jednocześnie tam? Są rzeczy na niebie i ziemi. Cicho. Tam Zyzol leży, proszę pana Gajowego. Poświęcił się. Zyzol. Wiedziałem. Zawsze wiedziałem, że tylko na niego mogę liczyć. Własnoręcznie się rzucił. Zamilcz ty, Bęcwale. Niczego nie upilnujesz. Wszystko na mojej głowie. Żygać mi się chce, jak na ciebie patrzę. Mam to samo, proszę pana Gajowego. Zyzol. Jak ci tam? Całkiem dobrze, proszę pana Gajowego. Tylko śmierdzę strasznie, aż mnie mdli. Nic, wywietrzejesz przez noc. Dostaniesz dyplom za odwagę. Drugi za ratowanie tonących oraz premię pieniężną w wysokości. A w przyszłości, kto wie, może i awansujesz. Dziękuję stokrotnie panu Gajowemu. A ty, Dunlop, bekniesz mi zdrowo. Ja?
I jeszcze się pyta ja. A kto kanario oszuście glizno? Samowolnie opuszczać stanowisko pracy? Maszyna zagraniczna będzie sprowadzana do podnoszenia drzewa, a ten jak gdyby nigdy nic wyłazi sobie nagle w nocy i znika. Ty świnio! Słów nie mam. O mało nie zdechłem przez ciebie. Dopraszam się łaski pana Gajowego, ale ja myślałem, że to dobrze, że sam wylazłem. Ty łbie pusty, jak to może być dobrze, żeś wylazł? Specjaliści, eksperci, taki kawał jadą. Komisja się zbiera. Festiwal piosenki na pniu się zawiązuje od jednego posiedzenia komitetu organizacyjnego. Wszystko dla ciebie, trutniu horrendalny. A ten mówi, myślałem, że tam przerabię. Ach, ty Dunlop, ty. Nie było zakazu się wydostać. Ty mózgu nie masz chyba, Dunlop. Zakazu. Czy wy wszystko musicie robić na zakaz albo na rozkaz? Czy wy własnym rozumem nie możecie się kierować? Tak jest. Się kierować i postępować tak, jak się tego od was oczekuje? Głupio zrobił, proszę pana Gajowego. Ale młody jest jeszcze. Chciał dobrze. Tylko źle wyszło. Za to Zyzol postąpił jak bohater. Na pewno będzie miał zdjęcie w gazecie. Dwa zdjęcia będzie miał. Moja w tym głowa. Ja tam nie dla zdjęcia to robiłem. Wiem. No, jadę. Muszę być na obiedzie dla ekspertów przecie. A wy tu siedzieć, warować. Niech no mi kogoś zabraknie. Ty, siekierowy. Przestań mi tu zaraz wyglądać jak półtora nieszczęścia. Siadaj na rower, jedź do gminy, niech telegrafują, telefonują, żeby mylnie nie podać. Nie Dunlopa przywaliło, tylko Zyzola. Zapamiętasz? Nie Dunlopa, tylko Zyzola. Wzrok masz barana. Jak to, proszę pana Gajowego, mnie przywaliło? Przecież ja tylko tak skoczyłem dla ratowania sytuacji. No bo bardzo ci jestem wdzięczny przecież. No ale to ja już teraz wyjdę i niech Dunlop się kładzie. Po staremu jak było. Ja? Kto? Nie dosyć, że uratowałem wszystko, to jeszcze mam za ciebie leżeć? Bez końca? Przecież eksperci cię widzieli. To trudno będzie teraz co zmienić i w tył cofnąć. Zdjęcia masz porobione. Naturalnie. Oficjalnie to już teraz ty jesteś przywalony. Podłóż mu tam co pod nerki siekierowy, żeby go od dołu nie chwyciło. Ja? A kto ja? Ściągaj kurtkę i kładź mu tam, żeby wilka nie dostał. Ale to mnie teraz będzie zimno. Przestań się odszczekiwać, na rowerze się rozgrzejesz. No, nie ma co gadać, bo z gadania jeszcze nigdy nic się nie zrobiło. Kurtkę mu kładź, do gminy jedź, ty Bimber chodź. Choć to mnie pchniesz, bo mi coś ostatnio tylko z pychu pali. Teraz już ja ci mordę rozwalę. Gdzieś był ty. Co ci do tego? Co? A to, że teraz za ciebie ja tu muszę, jak lis w norze siedzieć. Nikt ci nie kazał, sam myślasz jak to głupi. Pan Gajowy powiedział, że jak źle wydrukują, kto pod dębem przywalony, to pan się kierowy się może pożegnać. Z kim mogę się pożegnać? Ja tam pańskich znajomych nie znam. To nie wiem, z kim pan się będzie nie żegnał. Dobra. Wkładaj to pod tyłek i kładź się gdzie trzeba. Nie, położę się. Pan Gajowy przyjdzie, to się położysz, nie bój się. Co ja zrobiłem? A wy tu wszyscy siedzieć i czekać. O, Franca, jedno. Głowa pana boli, panie siekierowy? Coś pan strasznie na zielono utytłany. Gdzie? O, tu. Gdzie to tak się ubrudziło? O, jak świeżo malowane okiennice, to trzeba uważać. A w nocy ciemno, co? Co w nocy ciemno? Nie widać. Co nie widać? Że farba świeża. Teraz za słabiznę się trzyma i na siodełko ciężko wsiąść. No, chłopy, ściągnąć mu portki. W naszej wsi mieszka, niech wiemy, co się święci. Ani mi się waszci. Brać go!
Zamknij mu gębę na chwilę! Nie bądź! Nie bądź! Trzymaj! Pilę ja trzymam! Czekaj, czekaj, po co? Zostaw! Gdzieś tu pietrasznik rośnie. Weź no listka i zerwij. A ty nie wyrywaj się, bo nic z tego. Widzicie go? Jaki szybki? Na kołota! Wy mnie siłą chcecie. Ja wam łby pochą ukręcam, ja was turbami puszę. Ja jeszcze nie wiem, co ja was, a ja się dowiem. No, no, nie strasz ty nas, nie strasz. Masz tu listka i rozcieraj. Sam sobie rozcieraj. Rozcieraj, mówię. Roztarty. Wąchaj. O rany, myszą śmierdzi. Wąchaj. O, starą myszą. Sam myszą śmierdzisz? Tak? To wsadź tu nos w to coś roztar. No i gadaj. A, widzisz go? Artystki się zachciało panu Siekierowemu i France złapał. Kiedyś tam był, no. Ale co wy? Chłopy, co wy? Nie użyj, nie bądź ty świnia ostatnia. Pietrasznik myszą śmierdzi. Francowaty jesteś. Kiedyś tam był u niej. Gadaj. A, jak chcesz, to nie gadaj. Pan Gajowy kazał odprowadzić. Drogę pokazać, ona tam sama została, bo ten nie jej gdzieś polas. Panie lica psia, krew, wszystko gangrena. Dajcie żyć, o mój Boże. Do starego Gąsiorowskiego niech idzie. I nalewkom z czarnej jemioły trzeba nacierać. Żadny tam czarne jemioły, tylko do poradni niech idzie. Zastrzyki mu dadzą, by dobrze jest. Ale do jakiej poradni? Gdzie? Do felczera. A on już powie, co daje. Jedź, jedź, Siekierowy, bo nie dość, że funkcję stracisz, to jeszcze i to, co dla chłopa najważniejsze. Ale ja do gminy przecie mam jechać, żeby ratować, bo tam źle napiszą, że nie pod debet, że nie ten leży, co potrzeba, żeby ratować. Ratuj swoje, co ważne. No, no i pompkę bym zgubił. Własnej nie zgub. Bezwzględnie. Dajcie żyć, co za świat. Gdzie my jesteśmy? W lesie. Tyle, że już dobrze wycięty. To co ze mną w końcu będzie? Właź pod drzewo i nie ma gadania. A my spróbujemy na naszego karpia może. O! Można, można. Przegłodził nam się pewnie trochę przez te 3 dni ostatnie. Ja... Z wami. Niepoprawny ty. Widzisz, Zyzol, ja tobie coś powiem. Ty jesteś pewnie porządny chłop. Porządny chłop? Nie! Nie! Nie, nie krzycz! Jakżeś wybrał leżeć, to żeś wybrał. Ja? To Dunlop wybrał leżeć, nie ja. Przecież ja... Gadamy sobie zawsze i to i owo. Co sobie gadamy, to sobie gadamy. A co sobie robimy, to sobie robimy. Nie nieście mnie tam. To nie my cię niesiemy. To ty sam się tam niesiesz. Nie. Przyjadą przecież, pan Gajowy ci mówił. Dom podniosą. Będziesz se dalej łaził po staremu. Jeszcze sławny będziesz dodatkowo. Co tam? A do tego czasu co mam tam leżeć? To szybko pójdzie, ani się obejrzysz. Ale każdego dnia szkoda. To prawda. Święte no. Słowa. Teraz nie uciekniesz. A dokąd ja mogę uciec? Donikąd. Ale byś kombinował, a to tamto. Nam byś nerwów napsuł. Sobie źle zrobił. A tak leżysz posłusznie i spokojnie. Niepewności żadnej nie masz. A kto wie, może jeszcze z córką pana Gajowego będziesz się mógł żenić. Co my? Pewnie. Teraz nie ma na świecie tak jak dawniej. Teraz coraz jest równiej i równiej. I będzie jeszcze bardziej.
pójdę kartofli ukopać, to ugotuję na naszego karpia. Ty, Dunno, weź no i wędkę przynieś może. Macuga chował. No, prawda, ja chowałem. Sam pójdę. Ogień rozpalę i wody nagrzeję. Idę i ja, nie ma co. Gdzie idziesz? Zabronili odchodzić! Jakby Macuga pytał, powiedz, że poszedłem do ośrodka zdrowia. Jakbym tego sukinsyna złapał, to bym mu mordę skuł na kotlet tyle lat. Tyle lat! A taka świna przyjedzie i wszystko wydusi. Co się stało? O! Co to jest? Nawet poznać trudno. Pęcherz z naszego karpia. Co? Kto to zrobił? Idź na brzeg i zobacz te eleganckie niedopałki z filterkami. Te kawałeczki mieniącej żyłki. A dookoła złotawa łuska. I oto... to, co zostało, jak go zamordował i wypatroszył. Nie może być. Tyle lat przecież. Znał nas. Każdego po imieniu. Wszystko przecież wiedział, co i jak. I takiemu dał się złapać i zabić. Porządne było karpisko. Ale głupie widać z tego. Zamachał mu tam jakimś błyszczącym cudem. A ta głupota, nieprzyzwyczajony do takich, ryja otworzył. I po nim. Tego się kiery. Po co? Tak. Pójdę i ostrym rogiem Dunlopy mu poprzecinam światełka i resztę potłukę. Daj siekiery. Po Folgu i Bimber? Żal, ja wiem. Ale odpuść. Co mi tam? Daj siekiery. Nie ma. Jest? Nasza jest. Gdzie zakopana? Nie śpiesz się jeszcze czas. Co ty go będziesz karał? Sam on się ukaże. Za dobrze się poczuje. Zapewnie. Kółko mu się urwie, albo gdzie sam z drogi wypadnie, bo myśli, że taka ona szeroka dla niego ta droga. Kiedy? Nie twoja rzecz, nie moja, nie nasza. Nasza rzecz, nasze robić. Chodź, wrzucimy go do wody. Do wody? A gdzie? Niech wraca, skąd się wziął. O konie będą miały bal.